Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Słyszeliście o czymś takim jak Ultrace? Jest to jedna z największych imprez motoryzacyjnych w naszym kraju, na której pojawia się nawet 1000 starannie wybranych aut. Ja na Ultrace nigdy nie byłem i właśnie lecę z Warszawy do Wrocławia, aby to zmienić. Chcę to zobaczyć na własne oczy i oczywiście przeprowadzę dla Was relację. Także lecimy, ale najpierw szukamy jakiejś stacji. No dobra, kawka musi być, a podróżuję sobie na imprezę takim oto Leonem Cupra. Test już niedługo na kanale. I jest to w sumie bardzo ciekawy samochód, bo teoretycznie jest to Cupra, ale ma 190 koni. Także będzie można sprawdzić, czy taki samochód w ogóle ma sens. Ale to przy innej okazji. Lecimy dalej. Dobra, jest 11. Jestem tak naprawdę przy samym stadionie. Zostało 750 metrów. Impreza zaczyna się za godzinę. Mam dojechać za 5 minut, także jest całkiem ok. Myślałem, że będzie dużo gorzej. No ale też jestem wcześniej, także chyba zawsze warto przyjechać ciut wcześniej. Zobaczymy, jak będzie z parkingiem, bo nie wiem, gdzie się tu staje. Nigdy tutaj pod stadionem nie byłem. Boskitu, ale fart. Właśnie zamykałem wiosną parking. Trzeba mieć szczęście. No dobra, parkowanie zamiast 5 minut 45 i to podobno jest bardzo dobry czas. Idziemy znaleźć wejście. Dzieje. Nie wiadomo nawet nie to, że gdzie iść, tylko gdzie się patrzeć, bo gdzie się odkręcisz, to stoi coś niesamowitego. Nawet jak stoi Yaris, to wygląda tak. A z każdej strony jakieś Lambo, Ferrarka. Wow. Czuję się, jakby mi ktoś wysypał matchboxy na dzień dziecka. Dobra, postaram się opanować ten oczopląs i skoro jestem tu na zaproszenie Car Verticala, to znajdźmy ich stoisko. Podobno ma być całkiem spore. Jest, jest Car Vertical, znalazłem w tym tłumie, nie wierzę. Dobra, idziemy zobaczyć. Podczas naszego ostatniego spotkania w ubiegłym roku przy okazji Gran Turismo Car Vertical przywiózł Lamborghini Urus. Dzisiaj natomiast zdecydowanie postawili na klasykę. Mamy tu bowiem dwa samochody. Pierwszym jest klasa E od Mercedesa. I zobaczcie, jest to auto z 1989 roku, czyli ma 34 lata. A co my tutaj mamy? 671 koni. Do tego, co ciekawe, skrzynia manualna. I tylko dwa miejsca. No i jak na 34-letni samochód, to fajnie, że mamy automatyczną klimatyzację czy elektrycznie odsuwany dach. Drugim autem natomiast jest Porsche 911, jest to model Carrera Targa i ten samochód jest jeszcze starszy, ponieważ wyprodukowano go w 1984 roku. I co znajdziemy tutaj? Silnik 3,2 litra, manualna skrzynia i napęd na tył. Miłośnikom motoryzacji chyba nie muszę mówić, jak czymś takim można się pobawić. Co ciekawe, mimo bardzo wielu nowych samochodów, które możemy znaleźć na tegorocznym Ultrace, stanowisko Car Verticala cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Także ciekawość takich aut chyba cały czas jest. No i to jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć, że jeśli jesteście zainteresowani 34-letnim albo 2-letnim samochodem używanym, to Car Vertical jest właśnie tym miejscem, które zdecydowanie powinniście odwiedzić przed zakupem. I już Wam pokazuję dlaczego. Otóż wystarczy, że odwiedzicie stronę carvertical.com, wpiszecie VIN samochodu, który Was interesuje i po prostu poznacie jego historię. Przykładowo mamy tutaj Mercedesa S-klasę i jak widzimy nie został on skradziony, ale musimy już uważać na stan licznika i na jego uszkodzenia. Co fajne odnośnie uszkodzeń, nie jest to taka czysta informacja, tak, był uszkodzony, ale możemy sobie zobaczyć zdjęcia. I o ile tutaj tył wygląda całkiem ok, no to zobaczcie, jak wyglądał przód tego samochodu. Ja o czymś takim zdecydowanie wolałbym wiedzieć.
Wolałbym też znać stan licznika. Jak widzicie, przebieg został tutaj przynajmniej dwa razy cofnięty. Dla mnie takie auto byłoby już zdecydowanie skreślone, a dowiedziałem się o tym wszystkim, nawet nie ruszając się z domu. W raporcie otrzymacie całą masę innych rzeczy, takich jak na przykład specyfikacja i wyposażenie, więc możecie sobie porównać, jak to powinno wyglądać, a jak faktycznie jest w samochodzie, którym jesteście zainteresowani. Także jeśli jest to moment, w którym szukacie nowego samochodu, pamiętajcie, aby zawsze rozpocząć od strony carvertical.com. Tym bardziej, że klikając w link w opisie tego filmu, raport kupicie 10% taniej. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie, Passat. Wcale nie same Lambo i Ferrari. Samochody tak naprawdę od takich sztuk za powiedzmy 2000 zł i wsadzone w nie 200 tysięcy złotych. Po auta pod 1 000 000 złotych, a może nawet więcej, bo co tam siedzi, to naprawdę czasem trudno nawet zgadnąć. Coś niesamowitego. Nie wiem, czemu jestem tutaj pierwszy raz. W porównaniu z takimi zwykłymi targami samochodowymi, no to jest kosmos. Jest tutaj tak dużo ludzi, że spodziewałem się, że będzie sporo, ale nie aż tak. I zobaczcie, oni cały czas idą i cały czas stoją. Jak sobie teraz pomyślę, że ja dojechałem na parking, zaparkowałem w 45 minut i myślałem, że to było źle, no to nie było. Jeśli ktoś na przykład uważał, że zainteresowanie motoryzacją w naszym kraju maleje, no to jeszcze raz. Proszę. A w środku nie gorzej. A może nawet lepiej. Dobra, idziemy. Dobra, słyszę drift, także idziemy, a w zasadzie biegniemy. Nie wiem, gdzie to jest, ale muszę zdążyć. Ultrace to oczywiście nie tylko samochody, ale też stoiska bardzo wielu różnych firm związanych bardziej lub mniej z motoryzacją. No i to, co jeszcze muszę zauważyć, to jest tutaj cała masa obcokrajowców. Naprawdę, jak miałbym to do czegoś porównać, do jakiegoś miejsca, to może, nie wiem, Gdańska Starówka, ale tu jest więcej. Bardzo międzynarodowe towarzystwo. Jakby ktoś zgłodniał, to proszę bardzo. Jakieś 12 tysięcy kroków i wrażenie, że nie widziałem z 80% rzeczy, które warto zobaczyć. Jest jakieś 3000 stopni, ale nie narzekam. Chodzi o to, że jeśli chcecie tu przyjechać, to naprawdę zaplanujcie sobie cały dzień, bo jest tutaj tyle do zobaczenia. Sztos. Nie wiem, czemu to stoi w gablocie, ale mogłaby taka przyjechać do mnie pod blok. Nie obraziłbym się. Nie wiem, na ile to było słychać, ale ciekawe, jakby tak wyjechać rano z garażu. Dalej idą. Chciałem powiedzieć, co to za kolor, ale... Z przodu jest inny. In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only... No dobra, parę ładnych godzin chodzenia za mną. Nawet nie wiem, która jest godzina, bo straciłem poczucie czasu. Powiem wam tak, byłem na wielu salonach samochodowych i motocyklowych. Pierwszy raz jestem na Altresie, czy Ultresie, bo tu każdy mówi inaczej. Jeśli tylko będę mógł, to będę tutaj co roku. Fantastyczne wydarzenie. Tyle samochodów, od jakichś dużych Fiatów zrobionych w ten sposób, po Lambo, Ferrari, co jeszcze sobie tylko zamarzycie. Nie dość, że Ferrari czy Lambo, to jeszcze zrobione. Tak, wydarzenie naprawdę kapitalne, a jestem chyba pod największym wrażeniem, ile tu jest ludzi. Tu się nie da przejść. Naprawdę nie sądziłem, że na tego typu wydarzeniach może być tłum większy chyba niż na meczu kadry. Także tym bardziej wielkie dzięki za zaproszenie dla Car Verticala. Jeśli potrzebujecie sprawdzić sobie jakiś samochód, to macie linki w opisie do tego filmu, a mi zostało jeszcze tylko stąd jakoś wyjechać. Dam znać, ile to potrwa, ale trochę się boję. Chociaż może raczej wszyscy na razie przyjeżdżają. Zobaczymy. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Dobra, jest wyjazd. To jest już dobrze. No nie wierzę. Okej, miało być w prawo, pojechałem w lewo, ale chyba się nie dało inaczej. Nie, no nie wierzę. Wjeżdżałem tu z 45 minut, a wyjechałem 45 sekund. To jeszcze tylko 364 km i Ultra Race 2023 możemy uznać za zakończony i mega udany.